Chciałem się z Wami dzisiaj podzielić takim nieco innym spojrzeniem na dość popularny problem, a mianowicie napięte, sztywne, mało elastyczne mięśnie kulszowo-goleniowe, czyli hamstringi. Zapewne wielu z Was widzi tu swoich pacjentów, może u siebie. Rolujemy się, rozciągamy statycznie, dynamicznie, a efekt jest często niewielki bądź krótkoterminowy. Oczywiście warto popatrzeć, jak wygląda ułożenie miednicy, jak rozkłada się napięcie tkanek miękkich wokół tych struktur, wokół miednicy, w obrębie kręgosłupa lędźwiowego, czyli jak sytuacja wygląda z przodu uda, z tyłu, na pośladku, jak nasz brzuch pracuje i tak dalej. Tym oczywiście warto się zająć, natomiast tak jak mówię, dzisiaj nieco inaczej popatrzymy na ten problem. Natomiast pierwsze co robimy, to sobie sprawdzamy stan napięcia tych tkanek z tyłu uda, hamstringów. Czyli mamy pacjenta leżącego na plecach i prosimy go o aktywny wznos kończyny dolnej, czyli aktywny SLR. No, proszę podnieść. O, tu się zatrzymuje nam kończyna. Jak widzimy, efekt, wynik nie do końca nas zadowala. Chcielibyśmy najlepiej, jakby ta stopa sięgała dalej poza linię kolana, a tutaj widzimy, że jest pewien deficyt, jeśli chodzi o elastyczność mięśni kulszowo-goleniowych. I co teraz możemy dodatkowo zrobić? Chcielibyśmy, aby nasz pacjent trochę bardziej ustabilizował sobie odcinek lędźwiowy w kręgosłupie. I robimy to poprzez, prosimy pacjenta, aby wyłożył nam ręce w ten sposób. My przykładamy opór i prosimy pacjenta, aby naciskał na naszą rękę. I w tym momencie prosimy go, żeby jeszcze raz podniósł kończynę dolną. O! I widzimy, w magiczny sposób nagle nam ta kończyna sięgnęła dalej. Czyli ustabilizowaliśmy sobie odcinek lędźwiowy w kręgosłupie, a za tym poszedł dodatkowy ruch, czyli zwiększyła nam się elastyczność mięśni kulszowo-goleniowych. Jak należy to interpretować? Nasz organizm, nasze ciało chce, aby pewne struktury były stabilne, nie? Szczególnie w obrębie kręgosłupa. Jak tej stabilności brakuje, zwiększa nam to potencjalną możliwość uszkodzenia. Czyli organizm widzi, że jest problem w obrębie kręgosłupa lędźwiowego, mniejsza stabilność z automatu każe innym strukturom kompensować ten problem. Czyli na przykład poprzez zwiększone napięcie na hamstringach. I teraz możemy oczywiście rolować, rozciągać i tak jak już mówiłem, efekt może być niewielki hamstringów, a możemy zaproponować pacjentowi dodatkowy trening nakierowany na zwiększenie stabilizacji w obrębie tułowia. I często, a nawet bardzo często okazuje się, że po czasie napięcie na hamstringach puszcza, czyli zwiększa się ich elastyczność. I jak mamy pacjentów, bo najczęściej przychodzą nie z problemem mniejszej elastyczności, tylko problem bólowy kręgosłupa, sprawdzamy, widzimy, że jest mały zakres hamstringów, spróbujmy mu zadać właśnie ćwiczenia stabilizacyjne i może się okazać, że i elastyczność wzrośnie, i kwestia bólowa u naszego pacjenta w obrębie kręgosłupa lędźwiowego też zniknie.